A teraz wysłuchajcie całe uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne. Dlatego podnieście ręce do Jezusa Ukrzyżowanego. Świadomie tego, że są choroby, to on to może zrobić. Duchowe i fizyczne. A szczególnie duchowe. Pan teraz będzie uzdrawiał te wszystkie, którzy cierpią na choroby psychiczne, emocjonalne. Wiele osób doświadczy głębokich i trwałych uzdrowień. Nie wszyscy będą uzdrowieni, ale wszyscy będą napełnieni jego miłosierdziem. Ufaj, Pan zasługuje. On wie najlepiej. Proszę rzec o Panu, żeby się mówili teraz nad Panem. Ja też się przyjmujcie o modlitwę, ale z rękami podniesiemy do niego. Jezus. Panie, proszę, żebyś przyszedł na naszą kochańską, abyś zdrowiał tych wszystkich, którzy chorują. Mają różne dolegliwości, słabości, duchowe, fizyczne, emocjonalne, fizyczne, którzy cierpią na choroby nowotworowe, choroby nieuleczalne. Zdrowiaj, Panie, rób również małe dzieci, które tutaj są i którym się stawiamy. Panie, uzdrawiaj tych, którzy stracili nadzieję na uzdrowienie, na zdrowie, na życie. Panie, uzdrawiaj tych wszystkich, którzy są bardzo słabi, duchowo i fizycznie. Uzdrawiaj tych wszystkich, którzy przyszli tutaj, wierząc, że może na nich uczynić wszystko. Niektórzy są pierwszy raz, będą też uzdrawiani. Panie, proszę, prosimy, przestawaj. Przez świętego Ojca Zabija. Przez świętego Pana Narzysza. Teraz będziecie mogli w językach za was, możecie się i tyle modlitwy przyłożyć w językach. Maria, Adonai, Maria, Adonai, 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 Issa leve loi, fara beto loi, Issa anti Maria leve, Ada fare folai valoi, Eri fala velei haloi, A Santa Maria, e Santa Maria, Eri fala loi, fara leto loi, A Santa Maria, 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 e Santa Maria. Są osoby, które w miejscach, które mają chore, czują ciepło, czują mrowienie, czują takie miłe uczucie, trudno to nazwać, takie po prostu uczucie, które jest przyjemne dla serca, dla ciała. Uczucie związane z miłością Boga. I to jest znak uzdrowienia. I to jest znak, że Pan Cię wysłuchał. Cielepychy, diasz. Pan uzdrawia Twoją tarczycę. Pan uzdrawia Twoją głowę, Twoje uszy. Pan uzdrawia Twój wzrok, Twoją pamięć. Pan uzdrawia Twoją psychikę i uwalnia Cię z nerwicy, z depresji, z lęków, ze schizofrenii. Pan uzdrawia Ciebie z natręctw. Pan uzdrawia Twoje stopy. Pan uzdrawia plamy, które masz na stopach. Pan uzdrawia ciebie z choroby skóry. Z łuszczycy. Pan uzdrawia ciebie z łuszczycy. Pan uzdrawia ciebie z jaskry. Pan uzdrawia ciebie z zapalenia spojówek. Pan uzdrawia twój nos, twoje zatoki. Pan uzdrawia Twoje gardło i Twoje struny głosowe.
Pan uzdrawia twoje serce. Pan uzdrawia ciebie z nerwicy serca, z bólów serca. Pan uzdrawia twoje płuca. Pan uzdrawia twoje nerki. Pan uzdrawia twoją trzustkę, twój żołądek. Pan uzdrawia twoje jelita. Pan uzdrawia ciebie z kompleksów. Pan uzdrawia twoje zranienia wewnętrzne. Pan uzdrawia ciebie z urazów związanych z wypadkami, z pożarem. Pan uzdrawia twoje serce, które ma ranę związaną z utratą bliskiej osoby. Pan uzdrawia ciebie z rany, którą ma związaną z raną ze śmiercią małżonka. Ze śmiercią również małżonki. Adonai, melishele kiriush, kiriushele peteria, sele Maria, sala Maria, Są zranione. Pan uzdrawia ciebie również ze zranień natury seksualnej, intymnej. Związane z tym, że inne osoby ciebie wykorzystały, zraniły. Że inne osoby, które wiedziały o tym, nic nie zrobiły, żeby temu zapobiec. Nie wierzyły temu, że powiedziałeś prawdę o winowajcy. Że winowajca był broniony, a ty byłeś atakowany. Pan uzdrawia także rany, które zostały zadane przez osoby duchowne, przez kapłanów. Przez zakonnicy. Pan uzdrawia z tych ran również. Ale byście wiesz. Pan uzdrawia ciebie z alkoholizmu. Pan uzdrawia ciebie z narkomanii, z nikotynizmu. Miałeś 3 próby samobójcze. Pan cię zaraz nawiązał na to, ale prosił, żebyś nigdy już tego nie czynił. Ale pójście na jest. Jest także kobieta, co mi nie jest też tak. Kobieta, młoda dziewczyna, która chciała popełnić samobójstwo poprzez branie leków. Ale została też cudownie ocalona przez Maryję. Są osoby, które są uzdrawiane z anoreksji, z bulimii, szczególnie również kobiety, z anemii. Pan Jezus uzdrawia się z anoreksji. Jest taka kobieta, która została już w wieku dojrzałym zgwałcona i bardzo, bardzo, bardzo właśnie jest zraniona, bardzo skrzywdzona i Bóg leczy tą ranę związaną z tym gwałtem. Jest także kobieta, która uprawiała prostytucję i jeszcze niestety jest z tym związana, ale już nie chce tego. Chce z tym zerwać. Nie chce być galerianką, nie chce być prostytutką. Już ma wstręt do tego. Bóg widzi to, że chcesz być wolna. Pan Jezus też prosi, żeby osoby, które są zniewolone seksualnością, nieczystością, mają kontakty w swoich laptopach, w komórkach, żeby wykasowały te wszystkie informacje, te wszystkie znajomości, wszystkie filmy. Ala
Pośród nas są także osoby związane z polityką i Pan Jezus prosi, żeby te osoby słuchały Jego, a nie tych, którzy chcą zła po prostu. Szalapyty riasz, kalachityjas. Pan również wołania, uzdrawia osoby, które są zniewolone przez kłamstwo, przez fałsz. I również na końcu jeszcze Pan Jezus pragnie wzywać do widzenia te osoby, które żyją w różnych związkach, aby zerwały te złe relacje, a przynajmniej starały się żyć w czystości. Żeby uporządkowały swoje życie prywatne pod tym względem w relacji do innych. Alleluja. I Pan uzdrawia także z ran związanych z osobami, które zostały zdradzone w małżeństwach. I daje siły osobom, które zdradzały, żeby były wierne. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mario, Matko Boża Jasnogórska. Módl się za nami. Mario, Matko Boża Bolesna. Módl się za nami. Święty Jakubie. Módl się za nami. Jeżeli pośród nas są osoby, które poczuły, że Pan Jezus je uwalnia, to niech podniosą rękę teraz, dobrze? A teraz nie podniosą rękę te osoby, które poczuły, że Pan uzdrawia je duchowo, wewnętrznie, duchowo. A teraz ci, którzy poczuli, że Pan uzdrawia ich fizycznie, nie podniosą ręce. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy ci, którzy coś czuli, zostali uzdrowieni, dotknięci przez Pana Boga, a inni, którzy nic nie czuli, są niekochani albo muszą sobie jeszcze zapracować, zasłużyć, albo słabo wierzą i tym podobne. Nie. Bóg w różny sposób działa i może tak być, że ty nic nie czułeś, nic nie czułaś, a Pan Jezus tak bardzo cię napełni swoją łaską, miłością przez Maryję. Wiele więcej od tej osoby, która mogła coś doświadczyć. Także nie martwmy się, Pan na pewno, jeśli masz otwarte serce, prosiłeś, oddałeś się Mu, na pewno uczynił to, czego potrzebujesz teraz najbardziej. Nie to, co Ty chcesz, co ja chcę, ale co Bóg chce. To jest najlepsze dla Ciebie.